Star Wars Rebelianci jest stosunkowo młodym serialem, w którym nadal są rozwijane wszelakie kwestie. W sezonach 1 i 2 oglądaliśmy ciekawe akcje, które przeplatały się z nawiązaniami do poprzednich twórczości Lucasfilm. W trzecim sezonie jednak będą się działy rzeczy, które przypadną do gustu zdecydowanej większości fanów. W tym filmie zamierzam przedstawić wam, co najprawdopodobniej zobaczymy w ciekawie zapowiadającym się sezonie trzecim, oraz jak cały serial nawiązuje do jednej z najlepszej serii gier Star Wars, czyli Knights of the Old Republic. Serdecznie zapraszam. Ostrzeżenie. W filmie znajdują się spoilery dotyczące serialu Star Wars Rebelianci, a dokładnie sezonu 2 i 3. Jeżeli ktoś nie obejrzał jeszcze serialu, bądź nie chce się dowiedzieć, co najprawdopodobniej znajdzie się w sezonie 3, to zostaliście ostrzeżeni przed możliwymi spoilerami. Może zacznę od nawiązań do KOTORa, gdyż pojawiło się ich najwięcej w finale 2 sezonu i warto by było zacząć od wcześniejszych wydarzeń. W ostatnim odcinku 2 sezonu Kanan Jarrus, Ahsoka Tano i Ezra Bridger polecieli na Malachor, aby odkryć tajemnicę świątyni Sithów. W grze Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords Malachor 5 był planetą, na której rozegrała się bitwa między siłami Republiki dowodzonymi przez Revana, a Mandalorianami dowodzonymi przez Mandalora Ostatecznego. Po bitwie krajobraz planety całkowicie uległ zmianie. Po użyciu broni zwanej generatorem cienia masy, z planety zdatnej do życia stała się planetą z niestabilną grawitacją, szalejącymi burzami i potworami, ale przede wszystkim z pozostałościami po bitwie, na co składały się wraki statków Republiki. Bardzo podobny krajobraz możemy zaobserwować w Rebeliantach, gdzie przed świątynią rozpościera się krajobraz po bitwie. Prochy dawnych wojowników Jedi i Sithów, stare, niedziałające miecze świetlne oraz duża ilość ruin świadczy o tym, iż w nowym kanonie również odbyła się tutaj bitwa, która nosiła nazwę Wielkiej Plagi Malachoru i zebrała wielkie żniwa. Zostawmy już jednak samą bitwę. Skupmy się teraz na samej świątyni i to, co się w niej znajdowało. Sama świątynia z zewnątrz nie przypominała w niczym Akademii Trajusa z Kotora 2, ale jeden element znajdujący się wewnątrz świątyni jest prawie że identyczny. Chodzi tutaj o rdzeń Trajusa, miejsce bardzo nasiąknięte ciemną stroną mocy, które w grze służyło jako element przemiany Jedi w mrocznego Jedi. Używał go przede wszystkim Darth Revan, który przemieniał pojmanych Jedi w sługi ciemnej strony. W Star Wars Rebelianci widzimy miejsce bardzo podobne do rdzenia Trajusa, lecz służyło ono najwidoczniej tylko do przechowywania holokronu Sithów. Miejsce ma pazuro-podobne kolumny oraz centrum, w którym został umieszczony holokron. Rdzeń Trajusa i to miejsce wyglądają naprawdę bardzo podobnie. Wystarczy spojrzeć na te dwa obrazki i porównać całe to pomieszczenie. Wrócę teraz do kwestii generatora cienia masy. Była to broń wytwarzająca potężny wir grawitacyjny, który rozrywał na kawałki wszystko, co zdołał pochłonąć. W serialu cała świątynia Sithów jest tak naprawdę super bronią, która po naładowaniu przez obecny tam holokron może zostać użyta do zniszczenia całej planety. Gdzieś to już słyszeliśmy, prawda? Okazuje się, że świątynia Sithów na Malachor jest trzecia po Gwieździe Śmierci i bazie Starkiller, super bronią, która jest w stanie masowo odbierać życie. Tutaj na obrazkach prezentuję wam wygląd obu Malachorów, z kanonu i z gry. Oczywiście Malachor 5 w grze został zniszczony po użyciu drugi raz generatora cienia masy. W serialu Malachor nie był planetą zniszczoną przez wojnę, a co więcej, ostatni odcinek 2 sezonu pokazuje, że na tej planecie możliwe jest rozwinięcie życia. Oczywiście z dala od starożytnej świątyni zdolnej zniszczyć całą planetę. Takiego sąsiedztwa to ja bym nie chciał. Ostatnim nawiązaniem, które chcę tutaj zaprezentować, jest sam holokron. Sam w sobie nie jest żadnym nawiązaniem do gry, ale jest nim osoba, która przez ten holokron mówi. Bardzo prawdopodobne jest to, że osobą, z którą rozmawia przez holokron Ezra, jest nie kto inny jak Darth Traja, zwany również Kreją. Nie byłoby to akurat niczym dziwnym, w końcu i tak już dużo elementów zostało zaczerpniętych z gry, więc czemu by nie przywrócić do kanonu parę postaci z tamtej serii? W grze na Malachorze znajdował się triumvirat Sithów, na którym czele stała właśnie Kreja, zanim została zdradzona.
Byłoby to bardzo logiczne, gdyby właśnie na tej planecie w kanonie umieszczony został jej holokron, który powoli zacznie ściągać młodego Ezrę na ciemną stronę mocy. Kreja, oprócz tego, że stała na czele triumviratu Sithów w Akademii Trajusa, była jedną z najpotężniejszych Sithów Starej Republiki. Była ona również mistrzynią Revana, kiedy jeszcze oboje byli po jasnej stronie mocy. Być może w serialu również dostaniemy jej historię i być może powróci ktoś jeszcze z kultowej serii gier KOTORa. Ale o tym opowiem już za chwilę podczas omawiania sezonu trzeciego. Zwiastun trzeciego sezonu Star Wars Rebelianci został pokazany na Star Wars Celebration i po obejrzeniu go ludzie wiwatowali z jednego powodu. Do kanonu powraca jedna z najsłynniejszych postaci z legend, czyli Wielki Admirał Thrawn. Lub Thrawn, zależy od tego, czy wolicie wersję angielską czy polską. Temat Thrawna jest akurat odcinkiem na serię Kim Jest, ale pokrótce mogę powiedzieć, że Thrawn pochodzi z rasy Chissów. W legendach był on wielkim autorytetem w Imperium. Wygrywając bitwę za bitwą, ciągle awansował w hierarchii, aż został odznaczony przez samego Palpatina na Wielkiego Admirała. Z informacji z kanonu wiemy tylko tyle, że jest on dowódcą 7 floty Imperium, a po zwycięstwie nad powstańcami z sektora Baton, tak jak w legendach, został odznaczony przez Palpatina na jedną z najwyższych rang w marynarce Imperium, czyli na Wielkiego Admirała. Ale wracając już do samego trzeciego sezonu, Thrawn będzie starał się rozpracować rebeliantów z Lothal, czyli załogę ducha. Będzie ich rozpracowywał, jak widzimy na załączonym obrazku, bardzo dokładnie, studiując ich dawne misje, umiejętności i zainteresowania. Obecnie obejrzałem 2 odcinki z trzeciego sezonu, a przede mną jeszcze 2 kolejne, ale Thrawn występuje na razie tylko w 1. i 4. odcinku, więc na tę chwilę niewiele mogę o nim więcej powiedzieć. Skupię się teraz na załodze ducha. Jak widzimy, najbardziej tutaj zmienili się Kanan i Ezra. Sabine zmieniła jedynie kolor włosów i na razie mogę powiedzieć o niej tylko tyle, że powróci wątek rasy Mandalorian, z której Sabine pochodzi i najprawdopodobniej powróci Bo-Katan Kryze, czyli siostra byłej władczyni Mandalory Satin Kryze. Po cichu liczę, że być może razem z nią powróci Wataha Śmierci. Ale to tylko moje marzenia. Jeżeli chodzi o wątki fabularne Zeba oraz Hery, niewiele również wiemy, poza tym, że Hera będzie miała osobiste porachunki z admirałem Thrawnem, co będzie na pewno jednym z najciekawszych wątków tego sezonu, na który ja czekam z niecierpliwością, a który najprawdopodobniej rozpocznie się w 4. odcinku, który w momencie, kiedy to oglądacie, już jest przeze mnie obejrzany. Najwięcej będzie się działo wokół Kanana, Ezry i powracającego Dartha Maula. Kanan w finale 2. sezonu zostaje oślepiony przez Maula i musi radzić sobie jakoś w obecnym stanie. Będzie pomagać mu w tym debiutująca w uniwersum Gwiezdnych Wojen istota, mocno wyczulona na moc, zwana Bendu. Bendu jest istotą, która reprezentuje środek pomiędzy ciemną a jasną stroną mocy. To on pomoże Kananowi widzieć sposób, w jaki powinna widzieć każda istota posługująca się mocą. Ezra również zostanie mimowolnie pouczony przez Bendu. Ezra nauczy się, jak odnaleźć w sobie pewność siebie i jak kontrolować swoją dotychczas niepohamowaną krnąbrność. W sezonie 3 Ezra z powodu absencji Kanana staje się dowódcą załogi ducha podczas misji. On opracowuje plany i to na niego spada odpowiedzialność za całą załogę. W pierwszych odcinkach będzie pokazane, że nie za bardzo radzi sobie z nową rolą, ale mimo wszystko stara się, aby ich misje cały czas kończyły się powodzeniem. Ezra zmienia się z wyglądu, ale również z charakteru. Staje się on bardziej mściwy, agresywny i nierozważny. Wpływ na to ma holokron, który Ezra zabrał ze świątyni Sithów. Cały czas stara się uczyć od osoby, do której ten holokron należy, jak stać się silniejszym, aby móc skuteczniej ochraniać przyjaciół. Ezra sam zapewne nie ma pojęcia, że wszystko, czego nauczył się od holokronu, stacza go coraz bardziej w ciemność. Dowód na to mamy w 1. odcinku, gdzie Ezra kontrolą umysłu przejmuje władzę nad pilotem ATDP, któremu rozkazuje bez skrupułów zabić wszystkich pobliskich szturmowców. Na tym przykładzie widać, że Ezra zaczyna przechodzić na ciemną stronę mocy, czego sam nie widzi, ale jego przyjaciele już tak.
To również jest dobry przykład, aby pokazać, że sezon trzeci będzie znacznie mroczniejszy i brutalniejszy niż sezony 1 i 2. Ostatnią, ale chyba najważniejszą kwestią będzie motyw z powrotem pewnych ważnych postaci. W drugim odcinku Bendu ujawni, że holokrony Sithów i Jedi mogą się łączyć. Do tego oczywiście potrzebni są Jedi i Sith, którzy otworzą holokrony. Po połączeniu holokronów będzie można dowiedzieć się ważnej dla danej osoby informacji. Maul, który pojawi się w drugim odcinku, uprowadzi załogę ducha, aby odnaleźć holokron Jedi, który jest w posiadaniu Kanana, oraz aby sprowadzić Ezrę do swojej stacji, by pomógł mu w połączeniu holokronów. Kiedy do połączenia doszło, Ezra chciał się dowiedzieć, jak raz na zawsze zniszczyć Sithów, a Maul chciał się dowiedzieć, czy pewna osoba nadal żyje. Okazało się, że holokron objawił im wizję miejsca, które charakteryzowało się dwoma bliźniaczymi słońcami. Każdy fan Gwiezdnych Wojen wie, że tak charakterystyczne słońca w kanonie występują tylko i wyłącznie na planecie Tatooine. Wizja ta pokazała po pierwsze, że to, czego szuka Ezra, a co pomoże mu zniszczyć Sithów raz na zawsze, znajduje się właśnie na Tatooine. Według wielu oznacza to powrót i zarazem debiut w serialu Luke'a Skywalkera, osoby, która w szóstym epizodzie doprowadzi do śmierci Dartha Sidiousa i zarazem umownego końca Sithów. Po drugie, wizja pokazała Maulowi, że jego odwieczny wróg nadal żyje i znajduje się na pustynnej planecie. Mowa tu oczywiście o Obi-Wanie Kenobi, który stał się dla Maula odwiecznym Nemezis. Najprawdopodobniej w jednym z odcinków trzeciego sezonu dojdzie do powrotu Luke'a oraz Obi-Wana, jak również dojdzie do ostatecznego starcia między Maulem a Obi-Wanem, które niechybnie zakończy się zwycięstwem tego drugiego. Podsumowując już cały ten odcinek, mogę powiedzieć tylko jedno. Czekajcie, aż trzeci sezon wyjdzie w Polsce, bo na to naprawdę warto czekać. Sezon ten będzie znaczną odskocznią od wszystkiego, co widzieliśmy w sezonach 1 i 2. Pojawi się wiele nowych kwestii, jak również wiele zostanie zamkniętych. Powrócą stare, znane nam postacie, czyli Thrawn, Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, czy chociażby nawet Wedge Antilles. Najprawdopodobniej zobaczymy również wyczekiwany od dawna koniec historii Maula i Obi-Wana. Choć tutaj mam nadzieję, że mimo wszystko nie będzie to koniec historii samego Maula. Naprawdę, sezon trzeci zapowiada się na niezwykle interesujący i świetny kawał historii Gwiezdnych Wojen i mam nadzieję, że tak jak i ja, będziecie śledzić do samego końca przygody załogi ducha. Dziękuję serdecznie za obejrzenie odcinka poświęconemu serialowi Star Wars Rebelianci. Jeżeli się podobało, to komentujcie, oceniajcie i subskrybujcie kanał, aby nie przegapić przyszłych filmów. Następny odcinek zamierzam poświęcić osobie, która wywarła duży wpływ na przebieg Wojen Klonów. Mówię tutaj oczywiście o generale Grievousie. Więc mam nadzieję, że już za tydzień usłyszymy się ponownie, gdzie porozmawiamy o tym bezwzględnym cyborgu, który ma na koncie wielu zabitych Jedi. Pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce.